Dzień dobry, otwieram 6. sesję Rady Gminy Radowo-Małe. Witam panie i panów radnych, witam państwa sołtysów, witam wójta gminy Radowo-Małe, pana Mariusza Sirę, witam panią sekretarz Monikę Jarzyńską, witam panią skarbnik Bożenę Kopaczewską, witam panią dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie-Małe, panią Elżbietę Stawicką, witam panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie-Małe, panią Ewę Radanowicz, witam panią kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie-Małe, panią Annę Barcinkowską. Na wstępie informuję państwa, że dzisiejsze obrady są transmitowane oraz nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na kanale YouTube. Bardzo proszę państwa również o wyłączenie telefonów lub chociaż wyciszyć. Bardzo proszę radnych za pomocą terminali o sprawdzenie obecności. Momencik. Bardzo proszę teraz. Jeszcze nie wszyscy się zalogowali. Dziękuję. W dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, jeden radny nieobecny, usprawiedliwiony. Punkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Czy ktoś zgłasza? Bardzo proszę, pani sekretarz. Szanowni państwo, w imieniu wójta chciałabym prosić o wycofanie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu gminy Radowo-Małe na rok 2019 dotacji celowej dla samodzielnego publicznego szpitala rejonowego w Nowogardzie. Jest to podyktowane tym, że iż państwo radni na posiedzeniu komisji w dniu 24 negatywnie zaopiniowali powyższy projekt, dlatego też go wycofujemy. Dziękuję. Czy są jeszcze wnioski inne? Nie widzę. Bardzo proszę o zatwierdzenie porządku obrad. Dziękuję. Porządek obrad został jednogłośnie zatwierdzony. Piąty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji był włożony w biurze rady. Do chwili obecnej nie zgłoszono żadnych uwag. Czy są jakieś uwagi państwa radnych? Nie widzę. Bardzo proszę o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Dziękuję. Protokół z poprzedniej sesji został jednogłośnie przyjęty. Punkt 6. Sprawozdanie przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. W okresie międzysesyjnym od dnia 25 kwietnia 2019 roku do dnia dzisiejszego brałem udział w wyborach sołeckich na terenie gminy Radowo-Małe. Brałem udział w szkoleniu z programu społecznych Gminy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Radowie Małym. Brałem udział w spotkaniu informacyjnym na temat pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Gminy Radowo-Małe w Radowie Małym. Brałem udział w spotkaniu z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą na temat zachodniopomorskiego programu antysmogowego, programu społecznik, fotowoltaiki oraz inwestycji drogowych na terenie gminy Radowo-Małe. Brałem udział w Dniu Matki w Gminie Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Radowie Małym. Brałem dwukrotnie udział w zgromadzeniu delegatów celowego Związku Gmin R21 w Słoesinie. Brałem udział w sesji Rady Powiatu w Łobrzie. Brałem udział w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Koło Wędkarskie Sumik oraz Sołectwo Radowo-Małe. Brałem udział w walnym zebraniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej Radowianka. Brałem udział w posiedzeniu wspólnych Komisji Rady Gminy w Radowie Małym oraz pełniłem dyżury w sprawie skargi, wniosków oraz pracowałem w Biurze Rady w Urzędzie Gminy Radowo-Małe. Czy są pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. Kolejny punkt, sprawozdanie wójta gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie wójcie. Dobrze jest. Szanowna Rado, panie i panowie sołtysi, zaproszeni goście. W okresie międzysesyjnym brałem udział w posiedzeniu sesji Rady Powiatu w Łobrzu, wspólnym posiedzeniu gminnych komisji, w kilku spotkaniach z władzami samorządu na terenie powiatu łobeckiego, spotkaniu dotyczącym programu społecznych w Gminnym Centrum Kultury w
publicznej w Radomiu Małym, w uroczystym pożegnaniu komendanta Straży Powiatowej w Łobzie. Pożegnamy Powiatowej w Łobzie. Spotkanie z animatorem lokalnym odnośnie rewitalizacji. Jak wcześniej mówiłem, Siedlice, Żelmowo, Malinec i Radzień są to miejscowości, które podlegają rewitalizacji. Uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym dotyczącym pozyskiwania funduszy europejskich. Wraz z przewodniczącym gminy brałem udział w zgromadzeniu delegatów celowych Związku Gmin T21 w Słasinie. Uczestniczyłem wraz z dyrektorem szkoły, nauczycielem oraz uczniami w konferencji pod nazwą Szkoła w zmianie, zmiana w szkole na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, podczas której prezentowane były wyniki badań naukowych prowadzone w naszej szkole pod nazwą dotyczące procesów zmiany. Brałem udział w spotkaniu z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego dotyczące programu antysmogowego, programu społecznych oraz fotowoltaiki oraz inwestycji drogowych na terenie gminy. Spotkaliśmy się w sprawie organizacji drużyny powiatowo-gminnych, które odbędą się u nas 7 września 2019 roku w Radomiu Małym. Wspólnie ze szkołą oraz Gminnym Centrum Kultury w Radomiu Małym zorganizowaliśmy festyn rodzinny pod nazwą Niezapomnianiowy Dzień Dziecka, Matki i Ojca. Brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami spółdzielni socjalnej TCS-ami z Łobza na temat uruchomienia dodatkowych usług opiekuńczych na terenie gminy Radomiu Małym w ramach programu Caritas Polska. I tutaj wraz z panią Anią, z dyrektorem kierownika opieki społecznej, szukamy osób, które mogłyby wziąć udział, znaczy, które podlegałyby możliwości pozyskiwania, otrzymania takiej opieki. I tutaj wiem, że jest program, że jest kryterium dochodowe. Może pani Ania powie tutaj na tym miejscu odnośnie kryterium dochodowego. Bo z tego co wiem, pracownicy opieki dzwonili do wszystkich sołtysów, żebyście państwo zorientowali się na terenie swojej miejscowości, czy takie osoby potrzebują takiej pomocy. Z tego co wiem, do tej chwili po prostu nie wpłynęło żadna informacja od sołtysów. Tak więc ponawiam jeszcze raz prośbę, żebyście państwo jeszcze raz przeanalizowali swoich mieszkańców i może faktycznie na co się znajdą. Jest to darmowa pomoc, która faktycznie może się przydać dla naszych mieszkańców. Brałem udział w wolnym zebraniu członków spółdzielni mieszkaniowej Radowianka. Uczestniczyłem w zadaniach sołeckich, na których wybraliśmy pozostałych sołtysów, którzy do tamtej pory nie byli wybrani. Ponadto w okresie sprawozdawczym podejmowałem następujące działania. W zakresie inwestycji, budownictwa i rozwoju lokalnego. Wykonano prom kwiatowy oraz traktor dla pieszych w miejscowości Orle na kwotę 5 tysięcy. Była to kwota finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego. Wykonano chodnik o długości około 85 metrów na cmentarzu w Rogowie, koszt 15 tysięcy, też to było współfinansowane ze środków kilku sołectw w naszym terenie. Rozpoczęto pracę na terenie cmentarza komunalnego w Borkowie. Planuje się wybudowanie wjazdu na teren cmentarza, nowego zasieku na odpady oraz parkingu dla kilku samochodów. Tutaj przewidziany koszt 10 tysięcy, środki budżetu gminy, natomiast z zeszłego roku zakupiono materiały po 10 tysięcy, które teraz przeznaczymy na ten cel. Prowadzone jest postępowanie w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na terenie miejscowości Radomiu przez sklepie Dino. Jak pisaliśmy na Facebooku, w tej sprawie Urząd Marszałkowski zajął stanowisko, że wykonanie takiego przejścia leży w gestii inwestora, w związku z czym ponowiliśmy pismo do inwestora w tej sprawie. W miesiącu maju zakończono pracę nad ustaleniem możliwości zasypania basenu PPOŚ w Radomiu Małym. Po analizie oraz otrzymaniu opinii hydrologicznej uznano, że zbiornik nadaje się do zasypania, nie będzie on miał wpływu na stosunki wodne na działkach sąsiednich. W związku z tym pracę zakończymy w lipcu tego roku. Na tym miejscu planuje się stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców. W związku z tym wystąpiono do przedsiębiorstwa INA o możliwość zamontowania skrzynki elektrycznej. Na bieżąco prowadzony jest program dopłat do budowy oczyszczalni przydomowych oraz szamp. Wykonano remont komina w miejscowości Dargomyśl na koszt 9700. Wykonano przebudowę komina w Pałacu Dargomyśl w koszt 4600. Mieszkania komunalne mamy ten problem, ponieważ w większości jest potrzeba wymiany kominów, bo są w złym stanie technicznym. Natomiast te dwa były już niezbędne, ponieważ były tam zejścia zapalenia się komina, i trzeba było to zrobić. Wykonane prace remontowe prowadzące na rzecznym drogi gminy w miejscowości Mołdawin z przebudową dopływu wody. Koszt 12 700. Zakończono wyceną prac do przygotowania remontu wymiany podciadowego na chodniku. Jest tam problem, zalewa pomieszczenia socjalne. Zaplanowaliśmy po 10 tysięcy zł. I będziemy robić w okresie wakacyjnym. Oraz jak wcześniej mówiliśmy, oczyszczamy ścieków na Wielkiej.
podpisaliśmy już kontrakt na dofinansowanie z PROCI Kwestia Rolnictwa na kwotę 280 tysięcy. Na chwilę obecną kończymy pracę przygotowawcze do przygotowania przetargu. W zakresie infrastruktury komunalnej w Kondycie Rolnictwa. Zlecono wykonanie projektu budowlanego montażu siłowni zewnętrznej w Radowie Małym. Podawany termin realizacji jest lipiec 2019. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu kierunków polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznych w miejscowości Grupy Wielkiej Pogorzelice. Są to inwestycje prywatne. Uprzednięto nieużytkowane hale na terenie działki, na której znajduje się PSZOK w Radowie Małym. Wywieziono około 60 ton śmieci. Proszę Państwa, śmieci przywożą nasi mieszkańcy w czasie zamknięcia punktu. Natomiast na ostatniej komisji, żeśmy tutaj porozmawiali z radnymi, stwierdzili, ja zaproponowałem to, że teraz należałoby to ogrodzić, wzburzyć jedną halę, która jest najwyższa, ma wystaw techniczny. Tak więc takie prace będziemy poczyniać w następnym okresie. Oczywiście na bieżąco prowadzone są sprawy związane z dofinansowaniem w ramach programu antysmogowego. Działanie 2014 w ramach kotłów węglowych na ekologiczne. Na chwilę obecną wpłynęło 6 wniosków oraz działanie 2015 termomodernizacja wraz z działaniem kotła węglowego na ekologiczne wpłynęło 15 wniosków. I Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabór na dofinansowanie usuwania azbestu. W związku z tym na dzisiejszej sesji podejmujemy uchwałę o aktualizacji programu azbestowego i także będziemy ogłaszać nabór na ten cel. W zakresie gospodarki odpadami lokali mieszkalnych użytkowych. Podjęto działania mające na celu umożliwienie spłaty zadłużenia za naszych dłużników w lokalach komunalnych. Na chwilę obecną podpisaliśmy 4 porozumienia w zakresie wykonywania świadczeń rocznego z dłużnikami na odpłatne opracowanie. Na bieżąco wysyłamy zawezwania odnośnie spłaty zadłużeń. Zadłużenie na dzień 31 grudnia wynosiło 460 tysięcy złotych. Na dzień 25 czerwca 2019 wynosi 425 tysięcy złotych. Spadek o 34 tysiące. W stosunku do osób, które nie reagują na wezwania sprawy, będziemy kierować na drogą postępowania sądowego. Prowadzona jest weryfikacja ilości osób zamieszkałych w lokalach, które są zobowiązane do złożenia deklaracji odnośnie odpadów komunalnych. Na chwilę obecną wysłaliśmy 41 wezwań. Chodzi tutaj o lokale, gdzie urodziło się dziecko, a po prostu właściciele nie przyszli, nie złożyli deklaracji. Trwają prace mające na celu stworzenie mapy cmentarzy komunalnych na terenie gminy Radowo Małe wraz z ewidencją i zdjęciami. Powyższa baza zostanie udostępniona na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Informacji publicznych. W zakresie gospodarki nieruchomościami przekształcono 11 działek gminy na budynkach wielolokalowych dla nas 192 sierpnia. To chodzi o przekształcenie czystego użytkowania gruntów na własność. Prowadzone jest postępowanie w sprawie sprzedaży 3 działek pod zabudowę domów jednorodzinnych na terenie gminy miejscowości Radowo Małe. Przygotowano dokumentację niezbędną do uzyskania zgody od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zagospodarowanie działek przy świetlicy w sołectwie Żelmowo oraz działki 35 w Czechowie. Jest to działka dla sołectwa pod boisko sportowe teren rekreacyjny. Wystąpiono do wojewody zachodniopomorskiego o przejęcie 2 działek na imieniu gminy. Jest to działka 56 przez 2 w Radowie Małym za przystankiem, tam gdzie jest to ten plac zabaw. Jest to działka, mamy tam 2,5, 2,5 jest starostwa. My chcemy to przejąć, żeby było w całości nasza. Oraz działki 4 w Lekowie, to jest na wniosek jednego z mieszkańców. W zakresie organizacji, organizacyjnych, w okresie międzysesyjnym wydałem 15 zarządzeń. Uruchomiono nowy biuletyn informacji publicznej, który jest na bieżąco aktualizowany. W celu szerszego dotarcia do mieszkańców stworzyliśmy stronę Facebook, tak Państwo wiedzą, że jest już otwarta. Na bieżąco są realizowane uchwały, które zostały podjęte na poprzedniej sesji. I oczywiście prowadzono szereg bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Wójcie. Czy są pytania Państwa radnych do tego sprawozdania? Bardzo proszę Radny Andrzej Schubert. Panie Wójcie, ja chciałbym się dopytać tylko właśnie o tą bazę całą tutaj, co mamy niby zburzyć. Czy by nie było korzystniej może, czy by może nawet tak spróbować sprzedać to, a gdzieś lokal lepszy w jakimś miejscu wynająć. Tak jak teraz baza jest na przykład w Radowie Małym, jest opuszczona tam na wobec co się jedzie, może oni by za jakieś tam opuścili za jakieś pieniądze, może dzierżawy czy coś, a tutaj może jakieś lepsze pieniądze by się wzięło i
ludziom by nie przeszkadzało to składowanie i w ogóle. No i druga rzecz, to tylko chciałbym podziękować za dopełnienie po prostu tego, co było zaprojektowane właśnie na tym cmentarzu, że skończyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odnośnie sprzedaży tej nieruchomości. Proszę Państwa, no już kilkakrotnie zostało umieszczane przetarg odnośnie sprzedaży. Nie było zainteresowania. Jeżeli ktoś było, to że duża cena, ona została obliczona, pierwsza wersja była 300 tysięcy, natomiast chyba przy ostatniej, z tego co zorientowałem, 260-270. No nie było chętnych, w związku z czym no, próbujemy to zagospodarować w własnym zakresie. Tutaj mogę tylko jeszcze dodać, że tutaj z przewodniczącym rady oraz z pracownikiem odnośnie nieruchomości, dotyczącym nieruchomości, planujemy też może część działki wydzierżawić, wyznaczyć pod garaże, tylko to jest jeszcze długa droga przed nami, ponieważ z tego co wiemy, no, mieszkańcy jeszcze nadal potrzebują mieć garaże, natomiast no, nie mamy miejsca. I tutaj jedna część od bloków przeznaczenie pod garaże też chcemy zrealizować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zadać pytanie? Czy ktoś z gości może? Nie widzę. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Kolejny punkt. Sprawozdanie z działalności szkoły za rok szkolny 2018-2019 z uwzględnieniem wyników nauczania. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę o przedstawienie opinii. Wobec sprawozdania z działalności szkoły w roku szkolnym 2018-2019 z uwzględnieniem wyników nauczania po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Bardzo proszę, Pani Dyrektor. Ja chciałam podziękować Państwu za przyjęcie sprawozdania, ale też skorzystać z okazji, że są wszyscy i sołtysi i dyrektorzy i w ogóle władze. Ja Wam wszystkim chciałam, nie wiem, tak stoję w takim miejscu, że nie wiem jak się stać, dobra, tyłem do wójta. Wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za współpracę i za to, że jesteście Państwo też, uczestniczycie w życiu jednak tej gminy, a szkoła jest częścią i wtedy, kiedy potrzebujemy, ta współpraca jest, układa się. Jeśli są jakieś jeszcze oczekiwania wobec szkoły odnośnie właśnie współpracy w środowiskach, to naprawdę zapraszamy do dalszej dobrej współpracy. Wójtowi też i tutaj pani sekretarz, pani skarbnik. Bardzo dziękuję za dobrą współpracę. No i cóż, życzę sobie dalszej takiej współpracy i Państwu też z tego, żebyśmy czerpali radość z wychowywania i uczenia naszych dzieci. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, też możemy na Panią liczyć. Pani też pomaga nam. Dziękujemy Pani Dyrektor. Kolejny punkt, informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Radowo-Małe. Również ten punkt został omawiany na posiedzeniu Komisji Rady. Czy są pytania odnośnie tej informacji? Nie widzę. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie. Wobec informacji o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Radowo-Małe po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Informacja została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych. Kolejny punkt, ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Radowo-Małe na rok 2018. Również zostało to szeroko omówione przez Panią Kierownik. Czy są pytania odnośnie tej oceny? Nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii. Wobec oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Radowo-Małe na rok 2018 po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję.
jednogłośnie 14 radnych przyjęło tą ocenę. Dziękuję. Punkt 11. Przedstawienie raportu o stanie gminy Radowomale za rok 2018. Bardzo proszę, panie wójcie. Proszę państwa, nowelizacja ustawy o samorządzie gminy wprowadziła nową instytucję raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta za rok 2000, za rok poprzedni, czyli teraz na rok 2018, w szczególności relacje polityk, programów i strategii. Uchwała Rady Gminy i przedstawia przez wójta Radzie Gminy, przedstawiony jest Radzie Gminy do 31 maja roku następnego. I rozdałem się z tego obowiązku, przedstawiłem raport w dniu 24 maja, państwo radni otrzymali. Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gmina.pl. Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnych, opartych faktach ocen. Zgłoszone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania naszej gminy w roku 2018. Raport o stanie gminy składa się z następujących części. Informacja ogólna o gminie, w tym ogólna charakterystyka gminy, demografia, gospodarka rolna, gospodarstwa rolne, działalność gospodarcza, transport i komunikacja, zaopatrzenie gminy w media, czyli ciepło, wodę oraz gaz, informacje finansowe, stan finansowy gminy, podstawowe wskaźniki, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział dochodów wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, wykonanie wydatków inwestycyjnych, majątkowych, wieloletnia prognoza finansowa, informacje o stanie mienia komunalnego, jakie posiadamy na terenie gminy, którego jesteśmy właścicielami. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii, strategia rozwoju gminy, plan rozwoju lokalnego, studium uwarunkowania w kierunku zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, programy gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy, program opieki nad zabytkami, wieloletni plan rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji oraz realizację uchwał Rady Gminy. Proszę państwa, ten raport jest obszernym dokumentem. Myślę, że państwo mieli możliwość zapoznania się z nim. Jest to kompendium wiedzy na temat naszej gminy. Myślę, że ustawodawca, wprowadzając ten raport, wprowadził fajną rzecz, że teraz każdy, kto chciałby się dowiedzieć cokolwiek o naszej gminie, w jednym dokumencie ma zawarte informacje, najważniejsze informacje na ten temat. Przy raporcie pracowało wiele osób. Pani sekretarz, pani skarbnik, pracownicy jednostek oraz poszczególnych stanowisk w Urzędzie Gminy. Chciałbym za to podziękować, ponieważ zebranie tego materiału wymagało od nich niezbędnego wkładu pracy. Jeżeli państwo macie pytania do przyszłego dokumentu, wspólnie z pracownikami postaramy się na nie odpowiedzieć. Dziękuję, panie wójcie. Czy to tyle odnośnie pana wystąpienia na temat raportu? Dziękuję. Kolejny punkt, debata nad raportem o stanie gminy Radowomałe za rok 2018. Udział w debacie wziąć poza radnymi mogli również mieszkańcy, którzy do dnia wczorajszego powinni złożyć takie zgłoszenie poparte podpisami 20 osób. Takie zgłoszenie nie wpłynęło, dlatego głos zabrać będą mogli tylko i wyłącznie radni. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie odnośnie raportu? Ja dodam, przygotowałem 4. W raporcie jest napisane, panie wójcie, że gmina Radowomałe nie posiada opracowanej strategii rozwoju gminy i czy w najbliższym czasie powstanie taki dokument? Na bieżąco mogę dodać? Myślę, że po przerwie. Drugie pytanie będzie, w jaki sposób gmina Radowomałe zamierza walczyć ze smogiem i czy w najbliższej perspektywie podejmowane będą działania mające na celu gazyfikację naszej gminy? Kolejne pytanie. Problemem są mieszkania socjalne, komunalne na terenie naszej gminy i czy w najbliższym okresie planowana jest budowa nowego budynku socjalno-komunalnego? Oraz moje ostatnie pytanie. Jaka kwota została wypłacona z budżetu gminy poprzedniemu wójtowi z tytułu zakończenia stosunku pracy? Za co i w jakiej kwocie? Chciałbym zadać to pytanie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zadać pytanie? Ja tylko jeszcze. Bardzo proszę, chciałabym się też spytać, bo mówię tak, Rada Gminy Radowomałe nie posiada uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Radowomałe. I to też z czym to jest związane i dlaczego, tak? Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zadać pytanie?
Widzę. Ogłaszam 10 minut przerwy.
na Rychowie. Ale nie wiem, czy to wznawiam obrady 6 sesji. Bardzo proszę panie wójcie o tutaj głos. Proszę państwa, odnośnie strategii rozwoju gminy Radomałe. Tak, nie ma uchwalonej strategii na terenie naszej gminy. Ostatnia strategia straciła ważność w 2010 roku. Jest to dokument, który umożliwi nam skorzystanie ze środków unijnych. Na dzisiejszej sesji przy zmianie budżetu kwota 15 tysięcy jest zaplanowana na ten program. Jeżeli państwo uchwalą, to będziemy składać zadania ofertowe i wybierać firmę, która taką strategię nam utworzy. Walka ze smogiem, gazyfikacja. Tak jak mówiłem wcześniej w informacji o działalności, już przystąpiliśmy do programu smogowego, czy chcemy przystąpić, zbieramy wnioski mieszkańców i do końca czerwca jest termin składania wniosków, natomiast jeżeli myślę, że ktoś o ten tydzień się spóźni, to jak najbardziej wnioski będą przyjmowane. Nie odprawimy mieszkańca z kwitnie. Gazyfikacja. Były prowadzone rozmowy odnośnie gazyfikacji z przedstawicielem firmy, który był zainteresowany utworzeniem sieci gazowej na terenie naszej gminy. Jednak było to uwarunkowane tym, że firma drobiarska w Radzimiu będzie chętna podłączyć swój zakład pod ten gazociąg. Na chwilę obecną po rozmowie z właścicielem wiem, że budują pojemniki na gaz i będą dowozić gaz, tak więc ciężko stwierdzić, czy ten gazociąg powstanie w najbliższym czasie, jednakże wiemy, że jest to rzecz, która na pewno by przydała się do naszej gminy. Mieszkania socjalno-komunalne. Proszę państwa, mieszkania komunalne na terenie gminy to jest w większości mieszkania w pałacach, które będą wymagać od nas w najbliższym czasie dużego nakładu finansowego odnośnie remontu dachów. Najważniejsze dachy, tak? Wiemy, że w tych pałacach są one do naprawy. Wystąpiłem do KOWR-u o możliwość przejęcia budynku w miejscowości Smorawina. Jest to ten niedokończony blok. Natomiast otrzymaliśmy odpowiedź, że nieodpłatnie nie jest możliwe otrzymanie tego budynku, ponieważ w studium uwarunkowania i kierunku zagospodarowania gminy nie jest on przeznaczony na cele socjalne. Jest tam po prostu zapis, że jest to zabudowa wielorodzinna, w związku z tym nieodpłatnie nie ma możliwości. Myślimy o tym, żeby powstał taki budynek jakiś komunalno-socjalny. Trwają rozmowy, zastanawiamy się, w którym miejscu. Wystąpiliśmy do, tak jak wcześniej mówiłem, że wystąpiłem o przejęcie działek od wojewody. Jedna z tych działek wstępnie jest także planowana pod budowę tego budynku. Jest możliwość uzyskania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do 80%, tak? Gdzieś coś w tym stylu. W związku z tym, jeżeli będzie taka możliwość, to jak najbardziej planujemy taki budynek postawić. Okej. Odnośnie pytania wynagrodzenia, to może oddam głos pani skarbnik. Dobrze. Czyli pan Laurent Wiesław, kończąc kadencję, tak, w ubiegłym roku otrzymał ekwiwalent za urlop za 35 dni w kwocie 14 635,60 zł oraz otrzymał odprawę emerytalną 3-miesięczną w kwocie 26 244 zł. Dziękuję bardzo. Odnośnie programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy. Każda gmina jest obowiązek posiadania takiego programu. Niemniej jednak w poprzedniej kadencji, że tak powiem, nie widziano potrzeby, tak, żeby taki dokument opracować. My ze swojej strony zobowiązujemy się do końca tego roku na pewno przedłożyć państwu taki program do uchwalenia. Dziękuję. Na tym debatę zakończyliśmy.
Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Radomałe wotum zaufania. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Radni jednogłośnie udzielili wójtowi gminy Radomałe wotum zaufania. Gratuluję panu wójcie. Kolejny punkt 14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radomałe za 2018 rok. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok radni otrzymali na piśmie. Były one omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy. Bardzo proszę panią skarbnik o krótkie wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Dobrze, tak jak pan przewodniczący mówi, radni dostali szczegółową informację opisową w 15 załącznikach zobrazowaną, tak, sytuację finansową z wykonania budżetu. Podam tylko takie ważniejsze informacje, że dochody zostały wykonane w 96,8%, wydatki zostały wykonane w 95,87%, Fundusz Sołecki został zrealizowany w kwocie 257 729 zł, co stanowi 91% planowanego funduszu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 90% i stanowiły kwotę 767 tysięcy, były to środki własne gminy, z tego 60 tysięcy pozyskaliśmy od marszałka, tak, na realizację inwestycji. Osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową, planowana była w kwocie 365 664 zł. Wykonaliśmy w 493 zł 831,98 groszy, co stanowi 135%. Dochody, wykonaliśmy rozchody, tak, czyli planowane do spłaty raty kredytów w 100% w kwocie 400 633 zł. Dług gminy na koniec roku, czyli spłacamy jeszcze zaciągnięte wcześniej, tak, kredyty inwestycyjne, stanowi kwotę 2 446 758 zł. I stanowi to 16,44% wykonanych dochodów. Natomiast z artykułu 243 zachowujemy też relacje, tak, bo gdybyśmy nie spełniali wskaźników planowanej łącznej spłaty do dopuszczalnej, tak, wtedy nie możemy uchwalić budżetu, tak, nie możemy realizować inwestycji, a więc tutaj osiągamy ten wskaźnik 2,58 punkta procentowego, tak? Co jeszcze tu państwu powiedzieć? Wydatki majątkowe, takie najważniejsze, chociaż państwo na bieżąco realizowaliście ten budżet i wiecie, ale może dla społeczeństwa, że wykonaliśmy projekt przydomowej oczyszczalni ścieków w Radowie Wielkim, przebudowa drogi w miejscowości Maliniec 135 tysięcy, droga w Karnicach 145 tysięcy, kontynuacja chodnika w Strzymielach kwota 22 600. Udzieliliśmy dotacji dla wojewody na pierwszy etap budowy chodnika w Troszczynie w kwocie 10 tysięcy, kontynuacja modernizacji cmentarza w Rogowie 9 097 zł, utwardzenie terenu cmentarza, tak jak tu pan wójt mówił, zakupiliśmy kostki na 10 tysięcy, 116 zł będzie wykonane w tym roku. Udzieliliśmy pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu w wersji oznakowanej w kwocie 5 tysięcy. Wykonaliśmy projekt przebudowy jadłodajni w budynku szkoły podstawowej na kwotę 24 600. Zakupiliśmy lampy solarne do miejscowości Mołdawin 12 300 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego w Radowie Małym wykonaliśmy na kwotę 46 tysięcy, w miejscowości Karnice 7400. Wybudowaliśmy wiatem w miejscowości Wołkowo na około 16 tysięcy. Wybudowaliśmy skwerek w Radowie Małym, ten tutaj w centrum, na kwotę 16 600. Utwardziliśmy teren kostką betonową, tutaj też w Radowie Małym, na kwotę 18 200. W Rekowie dokonaliśmy też utwardzenie terenu kostką betonową na kwotę 23 900. Modernizację stadionu w Radowie Małym wykonaliśmy, tak? Widzicie Państwo tam trybuny, tak? Różne tam siatki, sprzęt na kwotę 172 500. Zakup siłowni zewnętrznej dokonaliśmy na kwotę 13 800 i będzie w tym roku, tak, montowana ta siłownia. W Sienie Dolnym też wykonana była siłownia zewnętrzna na kwotę 12 600 zł. To by były takie najważniejsze, tak? Na dzień 31 grudnia 2018 roku wszystkie zobowiązania zostały zrealizowane, nie było zobowiązań wymagalnych, wszystkie jednostki, tak jak gmina i jednostki organizacyjne, rok zakończyły bez żadnych problemów finansowych. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy są pytania odnośnie tego sprawozdania? Bardzo proszę jeszcze Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Radowo Małe za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia. Dobrze. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Radowo Małe za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie stosownych przepisów komisja w składzie Krystyna Goździk, przewodnicząca, Dawid Czesyk, członek, Katarzyna Korpus, członek, pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radowo Małe za 2018 rok. Uzasadnienie. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radowo Małe za 2018 rok przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania. Zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład orzekający stwierdził, iż spełnia on wymogi określone w artykule 267 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określone jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie operacji finansowych i w zakresie klasyfikacji budżetowej. Przedłożone sprawozdanie wskazuje na zachowanie w toku wykonywania planu realizacji określonej w artykule 243, to co Państwu przytaczałam, i z artykułu 242 o finansach publicznych. Sprawozdanie z wykonania budżetu nie wykazuje wystąpienia zobowiązań wymagalnych ani przekroczenia kwot planowanych wydatków. Wykazuje natomiast należności wymagalne gminy w kwocie 2 127 397 zł, tak? Na tą kwotę w większości składa się fundusz alimentacyjny, który egzekwujemy, ale to jest problem, tak, w skali kraju. Są to nasze zaległości z czynszu, z dzierżawy, tak jak tu Pan Wójt przedstawiał, tak, to jest kwota około 400 tysięcy. To są też tutaj zaległości z podatków i opłat lokalnych, tak? Które na bieżąco po prostu są egzekwowane, są w egzekucjach, są w sądach, tak? Czyli egzekwujemy, tak? Te nasze należności. Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i
wynikające z tego sprawozdania przestrzegane w toku wykonywania budżetu podstawowych relacji wyznaczonych powołanymi wyżej przepisami ustawy o finansach publicznych, skład orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. Podkreśla się przy tym, że skład orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu gminy, mimo iż ze względów formalnych niniejsza opinia zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu. Ocena stopnia realizacji budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości należy do kompetencji organu stanowiącego, czyli do państwa, tak? W związku z tym opinia jest pozytywna, służy odwołanie, tak, także dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Stałych wobec powyższych sprawozdań. Wobec sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Radomiak za 2018 rok. Również zostało to szczegółowo omówione na komisji. Czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji stałej wobec projektu uchwały. Wobec projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Radowo-Małe za 2018 rok po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie. Punkt 16. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej Radni otrzymali na piśmie. Był on szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy. Bardzo proszę Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, aby przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Radomiak absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Dziękuję. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radomiak z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy w Radowie Małym absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018. Na podstawie obowiązujących przepisów Komisja Rewizyjna Rady Gminy Radowo-Małe po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Radowo-Małe za 2018 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo-Małe za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym sprawozdaniu, informacje o stanie mienia Gminy Radowo-Małe za rok 2018 postanawia, co następuje. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Radowo-Małe za 2018 rok. Zwraca się do Rady Gminy Radowo-Małe z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Radowo-Małe z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Uzasadnienie. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Radowo-Małe za 2018 rok, sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia Gminy Radowo-Małe za rok 2018 stwierdza. Przedłożone komisji sprawozdanie finansowe składa się bilansu wykonania budżetu Gminy Radowo-Małe za 2018 rok, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian z funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian z funduszu jednostek budżetowych,
oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku. Dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w łącznym rachunku zysków i strat oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż planowane dochody budżetowe w kwocie 15 375 038 zł wykonano w kwocie 14 883 445 złotych 61 groszy, co stanowi 97% planów, w tym planowane rozchody własne w kwocie 10 849 682 złotych 26 groszy wykonano w kwocie 10 549 968 złotych 9 groszy, co stanowi 97% planów. Planowane wydatki budżetowe w kwocie 15 009 374 zł zrealizowano w kwocie 14 389 613 złotych 63 grosze, co stanowi 96% planów, w tym planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 851 790 złotych 26 groszy zrealizowano w kwocie 767 877 złotych 97 groszy, co stanowi 90% planów. Planowane wydatki bieżące w kwocie 14 157 583 zł 74 grosze zrealizowano w kwocie 13 621 735 zł 66 groszy, co stanowi 96% planu. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 365 664 zł wykonana w kwocie 493 831 złoty 98 groszy, co stanowi 135% planu. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu planowana kwota 34 969 zł. Zrealizowano 34 969 zł 22 grosze, co stanowi 100% planu. Planowane rozchody w kwocie 400 633 zł wykonano w 100%. Z informacji o stanie mienia wynika, że wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 961 497 88 groszy. Wartość budynków i lokali wynosi 4 087 244 zł oraz 34 grosze. Wartość obiektów inżynierii lądowej 16 162 712 zł 42 grosze. Wartość kotłów i maszyn 37 000 zł 282 zł 7 groszy. Wartość maszyn i urządzeń 215 555 000 2 grosze. Wartość specjalistycznych maszyn 31 453 zł 25 grosze. Wartość urządzeń technicznych 90 558 zł i 8 groszy. Wartość środków transportu 741 513 zł 30 groszy oraz wartość narzędzi i przyrządów 223 543 zł 47 groszy. Ogółem wartość mienia komunalnego wynosi 23 551 362 zł oraz 83 groszy. Komisja rewizyjna, oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o tym sprawozdaniu oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień skarbnika gminy Radowo Małe odnośnie realizacji budżetu w roku 2018. Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających, Komisja rewizyjna ocenia, że wójt gminy, realizując zadania związany z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Gminy Radowo Małe pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu w 2018 roku i postanowiła wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie wójtowi Gminy Radowo Małe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Podpisali członkowie komisji Pustyjanczuk Joanna, Hatłas Jan, Czart Szubert Andrzej. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy są pytania radnych odnośnie tego wniosku?
Nie widzę. Bardzo proszę jeszcze panią przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku komisji. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radowo-Małe w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Radowo-Małe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Na podstawie obowiązujących przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o osobach. Krystyna Goździk, przewodnicząca, Dawid Czesyk, członek, Katarzyna Korpus, członek. Pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radowo-Małe w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Radowo-Małe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Uzasadnienie. W dniu 6 czerwca 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radowo-Małe z dnia 3 czerwca 2019 roku. W sprawie udzielenia wójtowi Gminy Radowo-Małe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 przedłożone Izbie celem zaopiniowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia opiniuje wykonanie budżetu gminy i w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego. Z treści wniosku przedłożonego wraz z uzasadnieniem wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Gminy Radowo-Małe rozpatrzyła wymagane dokumenty i w oparciu o wynikające z tych dokumentów dane pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Radowo-Małe za 2018 rok oraz wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium. Przedstawione wyżej okoliczności uzasadniają ocenę, iż wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium sporządzony został zgodnie z powołanymi przepisami prawa na podstawie ustawowo określonych przesłanek i ustawowo określonym terminie. Powyższe stwierdzenie implikuje pozytywną opinię składu orzekającego w przedmiocie przedłożonego wniosku. Przedstawiona we wniosku przez Komisję Rewizyjną merytoryczna ocena wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania przedmiotowych zadań uprawniony jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Skład orzekający, jako wykazano opiniując przedmiotowy wniosek ograniczył się do oceny prawidłowości wypracowania tego wniosku przez komisję i rozważenia, czy podstawą tego wniosku w rzeczywistości stanowią ustawowe przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu. Od niniejszej uchwały na podstawie artykułu 20 ustawy 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Dziękuję pani. Kto podpisał też? Bardzo proszę. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Krystyna Goździk. Dziękuję pani przewodniczącej. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji stałej wobec wniosku Komisji Rewizyjnej. Wobec wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Radowo-Małe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji. Czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię komisji stałej powyższego projektu uchwały. Wobec projektu uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Radowo-Małe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję.
Radni jednogłośnie udzielili wójtowi gminy Radowo Małe absolutorium. Panie wójcie, w imieniu Rady serdecznie gratuluję uzyskania wotum zaufania oraz absolutorium, życzę samych sukcesów na rzecz naszych mieszkańców i całej gminy. Szanowni Państwo Radni, dziękuję za jednogłosne udzielenie absolutorium. Jednakże podziękowania należą się nam wszystkim, którzy w 2018 roku realizowali ten budżet, ciężko nad nim pracowali. W szczególności podziękowania chciałbym skierować do poprzedniej Rady, do poprzedniego wójta gminy, ponieważ to on praktycznie w całości zrealizował budżet za rok 2018. Dziękuję pracownikom urzędu, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz radnym za pracę nad tym budżetem, ponieważ bez waszego wsparcia, bez waszej pracy by się to nie mogło nie udać. Traktuję to wotum zaufania i absolutorium za taki zastrzyk energii, żeby działać na rzecz naszej gminy dalej i żeby to się rozwijało jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezesie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Radowo Małe. Zostało to szczegółowo omówione na komisjach. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji stałych wobec powyższego projektu uchwały. Wobec projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Radowo Małe po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie. Punkt 19. Projekt uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Również zostało to szczegółowo omówione na komisjach. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos przy tym projekcie uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o wyłączenie się z głosowania radnych, którzy są sołtysami, ponieważ będzie to konflikt interesów. Przed głosowaniem poproszę radnych, którzy są sołtysami, o przeczytanie odpowiedniej formułki. Bardzo proszę o przedstawienie opinii. Wobec projektu uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia interesantów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału, komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Radna Wioleta Kozłowska. Na podstawie artykułu 25a ustawy o samorządzie gminnym wnoszę o wyłączenie z głosowania z uwagi na to, iż powyższa uchwała dotyczy mojego interesu prawnego. Dziękuję. Radny Jan Hatłas. Na podstawie artykułu 25 ustawy o samorządach gminnym wnoszę o wyłączenie z głosowania z uwagi na to, powyższa uchwała dotyczy mojego interesu prawnego. Dziękuję. Radna Joanna Ustyniańczuk. Na podstawie artykułu 25a ustawy o samorządzie gminnym wnoszę o wyłączenie z głosowania z uwagi na to, że powyższa uchwała dotyczy mojego interesu prawnego. Dziękuję. Radny Andrzej Schubert. Na podstawie artykułu 25a ustawy o samorządzie gminy wnoszę o wyłączenie z głosowania z uwagi na to, iż powyższa uchwała dotyczy mojego interesu prawnego. Dziękuję. Radna Małgorzata Hatłas. Na podstawie artykułu 25a ustawy o samorządzie gminy wnoszę o wyłączenie z głosowania z uwagi na to, iż powyższa uchwała dotyczy mojego interesu prawnego. Dziękuję. Bardzo proszę Państwa, którzy odczytali tę formułkę o niebraniu udziału w głosowaniu. Bardzo proszę przechodzimy do głosowania. Uchwała została podjęta przez 9 radnych. Dziękuję. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Głębokie 1. Projekt również został szeroko omówiony na posiedzeniu komisji. Czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały?
Nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii. Wobec projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Głębokie 1, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału, komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14 radnych. Punkt 21. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki określonej pojemności. Zostało to również szeroko omówione na posiedzeniu komisji. Czy pan burmistrz chciałby coś jeszcze dodać? Bardzo proszę. Chciałbym tylko przedstawić pokrótce, dlaczego taka uchwała zostaje podjęta przez Radę Gminy. Proszę Państwa, odkąd system gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęły gminy, jest to od roku 2013, na terenie naszej gminy stawka za odpady komunalne nie wzrastała, nie zmalała. Jakoś ten system funkcjonował, natomiast w chwili obecnej celowy związek gminy R21, gdzie odpady zostają odwożone, podniósł stawkę za opłatę za opady zmieszane. Kwota, która była wcześniej za jedną tonę, wynosiła 266 zł i 98 groszy, natomiast po wzwyżce jest to kwota 334 zł i 80 groszy, w związku z czym na tonie cena za wywóz opadów wzrosła 25%. Kolejną rzeczą, którą zauważyliśmy, jest dokładanie z budżetu gminy do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą system ma się samobilansować, w związku z czym 70 484 zł gmina dokłada co roku do tego, aby ten system się bilansował. Co za tym idzie, 17% wzwyż musiałaby iść stawka. Koszt funkcjonowania systemu wzrasta o 42%. I tutaj tak pokrótce chciałbym przedstawić Państwu kwoty, jakie będą wynikały za oddawanie odpadów komunalnych. Było za jedną osobę gospodarstwo płaciło 12 zł, gospodarstwo płaciło 12 zł, od 1 sierpnia 17 zł. Rodzina dwuosobowa 23 zł, od 1 sierpnia 33 zł, rodzina trzyosobowa 35 zł, od 1 sierpnia 50 zł. Rodzina czteroosobowa, kwota wynosiła 46 zł, natomiast od 1 sierpnia będzie wynosiła 65 zł. I rodzina 5 zwyż, kwota wynosiła 50 zł, od 1 sierpnia 71 zł. To są oczywiście odpady. Trzy samochody tam odjechały, bo ja nie mogę wjechać stary. To są odpady komunalne. Ale 25%. Za chwileczkę, dobrze? Tam przy drzwiach tych. Dobrze, za chwileczkę tego. Kwota wzrosła 42%, tak jak mówię. I tak samo kwota za odpady od mieszkań niezamieszkanych, czyli od wszystkich przedsiębiorców, także wzrosła o 42%. Dziękuję. Czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały? Widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii odnośnie tego projektu uchwały. Wobec projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki określonej pojemności, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału, komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję. Projekt uchwały został podjęty. Zagłosowało 13 radnych, 1 radny przeciw. Dziękuję. Czy odnośnie interwencji pana strażaka są samochody państwa radnych czy państwa sołtysów? Tak, mój. To ogłaszam 5 minut przerwy. Jeszcze dwa.
Wznawiam obrady. Jesteśmy w punkcie 22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą przebudowa chodnika w miejscowości Kroszczyno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147, etap drugi. Projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji. Czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii. Wobec projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa chodnika w miejscowości Troszczyno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147 etap drugi. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14 radnych. Punkt 23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radowo Małe na lata 2019-2032. Również zostało to szeroko omówione na komisji. Czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji stałych wobec tego projektu uchwały. Wobec projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radowo Małe na lata 2019-2032. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14 radnych. Punkt 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Radowo Małe na 2019 rok. Czyli tak jak tutaj wójt wspominał, tak, wykreślamy z paragrafu drugiego w dziale 851 zdrowie, tak, 10 tysięcy. Zastępujemy działem 900 gospodarka komunalna, ogrodzenie terenu komunalnego, tak, w kwocie 10 tysięcy. Czy są jeszcze pytania odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii. Wobec projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Radowo Małe na 2019 rok, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału, komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały wraz z autopoprawką zgłoszoną przez panią skarbnik. Dziękuję. Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14 radnych. Punkt 25. Interpelacje i zapytania pisemne radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma na piśmie interpelację lub zapytanie? Nie widzę. Informacyjnie tylko powiem, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja. Treść oraz odpowiedź jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Punkt 26. Wolne wnioski. Zanim oddam państwu głos, należy pogratulować przede wszystkim wnioskodawcom, którzy w okresie międzysesyjnym uzyskali dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na grant. Jest to sołectwo Czachowo oraz udało się 11 programów społecznych. Przepraszam bardzo. Dargomisz, oczywiście grant sołecki, 11 społeczników. Tutaj oddaję głos pani dyrektor, która przedstawi terminarz imprez kulturalnych na terenie naszej gminy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, zapraszam oczywiście. Gwoli takiej informacji chciałabym przedstawić festyny, gdzie Gmina Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna jest również współorganizatorem. Jest to Radowo Wielkie. Festyn odbywa się 29 czerwca, to już teraz w sobotę.
W Smorowinie 30 czerwca, w niedzielę, Maliniec 20 lipca i Siedlice 10 sierpnia. W międzyczasie mamy taką gminną naszą imprezę Sydonie, która odbędzie się 13 lipca. A korzystając z okazji, chciałabym zaprosić na 5 lipca, w piątek, na magiczną radowską noc, wstęp 50 zł, organizowaną przez Stary Folwark wraz z współorganizacją właśnie przez naszą instytucję. A będzie to takie zdrowotna, zbawienna siła ziół. Rozpoczynamy zupą gorącą z pokrzywy. Będą przystawki, będzie ciasto, kawa, herbata, spotkanie z pisarką Dorotą Szramek. Też oczywiście o tematyce takiej feng shui, takiej magicznej trochę i zakończone oczywiście pokazem tańca ognia. Serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś jest chętny, do zapisu Dom Kultury. I tylko chciałabym też jeszcze może poinformować, że od 16 lipca do 2 sierpnia Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna jest zamknięta ze względu właśnie na ten okres urlopowy i jest niczym. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani sekretarz. Szanowni Państwo, ja chciałabym poinformować, że pan wójt ogłosił konkurs na najbardziej zadbaną wieś sołectwa gminy Radowo-Małe. Jest to już piąta edycja. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria najbardziej zadbana wieś i druga kategoria piękna posesja. Zgłoszenia do kategorii pięknej posesji będzie można składać do 5 lipca. Dzisiaj po spotkaniu posesji na spotkaniu organizacyjnym przekażę Państwu druki zgłoszenia. Rozstrzygnięcie konkursu będzie na dożynkach powiatowo-gminnych 7 września tutaj w Radowie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, radny Andrzej Szubor. Panie wójcie, chciałbym się tylko zapytać, czy można liczyć na oczyszczenie tego gorzyce orle pobocza po prawej stronie, bo teraz ruch tam jest wiadomo, że większy i ludzie tam narzekają, że nie można przejechać, bo po prostu wcierają auta, a każdy coraz bogatszy, coraz ładniejsze autka mają i narzekają, że po prostu jest zarośnięte tam, no przy posesji chyba pana Janka, tak? To jest mina ta, mina droga. Ja tylko mówię gdzie. Nie mówię gdzie. Tak. Przyjąłem, zrealizuję. Moja działka jest, ale... Bardzo proszę, sołtys Radowała. Ja tak przy okazji chciałam poinformować, że odczekł pana syn naszej koleżanki Bożeny Bies i zbieramy po 5 zł na wieniec. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, polecam z Państwa. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Panie Kierownik OPS-u. Jest taka sprawa. Tutaj lekarz daje skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne. Ja z tego korzystałem, żona moja też między innymi, ale i wiele osób. W Łopsie, to jest szkole w Wójca. No i dzwoni do mnie pani, jak byłem zarejestrowany tam, skierowanie zaniosłem na 15 lipca. Dzwoni, żeby odebrać to skierowanie, bo ta rehabilitacja nie będzie udzielana. Z tego tytułu, że OPS Łobeski nie wyraża zgody na rehabilitowanie osób spoza gminy Łobza. No fakt, że OPS jest jednostką gospodarczą gminy, co nie? Ale do tej pory to działało, a dlaczego teraz to właśnie nie działa, nie wiem, co się zmieniło, czy jakieś kruczki prawne tam powstały, czy coś, czy może tutaj, nie wiem, zabiegać u starosty łobeskiego, żeby tutaj starosta też się wtrącił, bo to są jednak zadania powiatowe, nie? Czyli jakby gminy wszystkie były do tego przyjęte. Nie ma, tutaj u nas nie ma żadnej rehabilitacji na terenie Radowa, a tam nie dość, że tak, już padła rehabilitacja Gryfickiego szpitala przy cmentarzu tam, tak, na Sikorskiego. Tutaj kolejki są u... bodajże chyba listopad. Nawet nie pytałem, bo kiedyś byłem wcześniej zapytać, co to jest tragedia. Wszędzie widzę, w dużych innych miastach przejeżdżam, widzę dużo tych ośrodków rehabilitacyjnych takich, nie powstaje, a u nas to wszystko się zamyka, zwija. I nie wiem, tu by trzeba było gdzieś poruszyć tę sprawę i ze starostą rozmawiać, i czy partycypować w kosztach. Gmina nasza
gmina Łobec. Mało tego, tam dzieci są rehabilitowane, naprawdę, które mają problemy tam po urodzeniu, co różne są przypadki. I ta pani tam to wspaniale wszystko działa. A z naszej gminy już nie będą te dzieci nawet mogły z tego korzystać, bo mówię, starsi, my tam sobie jeszcze tam jakaś rada. Ale tu chodzi o dzieci. Ona mówi, że nawet z terenu Sławoboża, tylko tutaj Świdny bliżej. I gmina nawet stamtąd dzieci dojeżdżały, rehabilitowała, w tej chwili mówi, jest zamknięty, droga jest zamknięta. Szkoda, żebyśmy tutaj, no zresztą zostaliśmy już odsunięci, już to nie działa dla nas, dla naszej gminy i wszystkich ościennych gmin, tylko Łobec. Coś w tym temacie. Dobrze, tak, ratujemy się, bo na chwilę bez to nie mogę odpowiedzieć. Ale... Ja już wiem, że mogę. Bardzo proszę, pani kierownik. Ja już zdecydowałam, tak, więc no, to całe centrum rehabilitacji, tak mówiłam, tak, no jest struktura pośrodka pomocy społecznej w Łobcie. I oni z tymi swoimi usługami obejmują tylko i wyłącznie mieszkańców gminy Łobec. Dlaczego było tak wcześniej, że państwo mogli się... Ja tego nie wiem, tak? Odpłatnie, parę groszy się płaciło, ja niewiele. Bo bezpłatnie jest dla osób do pewnego kryterium, tak? A dzieci korzystają również bezpłatnie, bo to jest przedszkole, jak wiemy, nie? Ale tutaj z tymi pytaniami, dlaczego tak było wcześniej, uważam, że no, ewentualnie dyrekcji MOPS-u w Łobcie, bo no, ja tutaj panu też nie odpowiem. Ale mówię, to jest struktura OPS-u. Wydaje mi się, że prawnie z tego się dowiaduje, że pani, która jest kierowniczką OPS-u, jest radcą prawnym w gminie Łobec. Nie wiem, coś może tam zostało, że... Mogę jej odpowiedzieć, bo też chciałam tutaj zasięgnąć informacji, bo też słyszę, że w ośrodku w Radowie Wielkim, które osoby korzystały z rehabilitacji. Ja się dzwoniłam do pani dyrektor, ale pani osiągalna skontaktuje się z nią później i właśnie chciałam podpytać, czy są to możliwość, tak? Czy mieszkańcy z naszego terenu na przykład mogą korzystać z rehabilitacji na terenie ośrodka? Dobrze, mogę to wiedzieć. A tutaj główną przyczyną z tego, co dobrze brzmi, znaczy ta pani powiedziała, chłopiec, który był rehabilitowany, potrzebne było zaświadczenie temu chłopcowi z Przemysławia, że przeszedł rehabilitację w celu naszego leczenia. No i potrzebne było zaświadczenie z OPS-u. No i wtedy na podstawie tego wydania zaświadczenia pani kierownik z OPS-u tak jakby zamknęła szlafan, koniec, to nie jest gmina Łobec, nie wydaje żadne zaświadczenie. No i to stanęło. Mówię, wiele osób z tego korzysta naprawdę i to dużo. Wiecie, tam odpłatnie parę groszy się dopłacało, bo robione trzeba trzymać, żeby zielone cokolwiek było wpisane przez doktora i odpłatnie parę groszy się płaciło, naprawdę to się działa. Dziękuję bardzo. Miało się te kolejki. Tak jak też chciałem jeszcze tutaj potwierdzić słowa pani kierownik. Z tego co wiem, w ośrodku rehabilitacyjnym Radowie Wielkim także za niedużą odpłatnością można skorzystać, tylko trzeba jechać i mówić, jeżeli jest możliwość, mają takie zabiegi, to wiem, że udostępniają rehabilitantów. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani Zofia Dużyńska. Nie, jak tutaj było mówione, że opieka nad tymi starszymi. Ja się teraz po telefonie zorientowałam u nas, byłam u niektórych, co faktycznie potrzebują tej opieki. Ale niestety, tylko jeden się... A to reszta potrzebuje opieki, owszem, ale wszystko krytorium. Bo tam jest 1200, to jest tak. A oni niestety emerytury mają rolnicze, po prostu pegrowskie i są wysokie, tak, i nie damy rady. A po drugie, chciałam wszystkim sołtysom radnych poinformować, no i zaprosić do tego. 17 sierpnia będzie organizowany festyn Dar Serca, czyli równa szansa dla dzieci, to jest wszystkich pokrzywdzonych po prostu przez los. Czy to biedne, czy bogate, wszystko się wspólnie bawią. Potrzebujemy też, żeby sołtysi nowi, którzy nawet nie wiedzą może, żeby o swoich dzieci w związkach zadbali, dostarczyli do nas. Tam już nie potrzeba tego, bo tam będą opiekunowie, poczęstunki, nagrody, no wiadomo jak dzieci będą. To już będzie 11, chociaż jest ciężko zorganizować taki festyn, bo każdy twierdzi, ma 500+.
Nie mówmy o 500+, bo niektórym te 500+ potrzebne, a niektórym do lepszych samochodów zmiany. Trudno, ale to jest dzieci. Dzieci są nasze, tak samo jak mi obiecał z wysokiej z waszą gospa, że wspomogą mój ten dar serca, ale jak ja zaproszę dzieci z Niemiec, to mi dołożą ładną sumę, ładne wszystko. Ale ja do niego powiedziałam, nie ma opcji takiej, bo nikt się obejrzy w tył, w bok, ile naszych jest dzieci pokrzywdzonych przez los, ile naszym dzieciom trzeba pomagać, a po drugie, ja bym musiała wynająć spanie opiekunów, tłumaczy, to nie ma sensu. Mu podziękowałam za taką współpracę, nie znaczy, że przez ścianę dziecko płacze, że jest bite. Może czegoś potrzebuje, trzeba zajrzeć. Bo z tych dzieci też się będą siedzieć tu, na naszych miejscach. I nasze miejsca zajmą. Im trzeba najpierw pokazać i dać, a nie tylko karać. Niech ten jeden dzień mają radości i z tego. Ja zawsze co roku poświęciłam się po mojej tragedii. Przyrzekłam Bogu, że będę robić, dokąd mnie będzie stać na siłach. I działam to, bo wiem, że warto, naprawdę warto. A w tym roku będziemy jeszcze wspomagać Stasi. Także co roku wspomagamy jedno dziecko. Teraz z Rogowa Kasia, Nadia mówi, że ona więcej, bo po prostu jest Stasia chora, kazała wszystko na Stasi. Także potrzebujemy na licytację, żeby na nią, na fanty. To jest naprawdę, proszę przekazywać i poinformować tam innych. Niech do nas na świetlicę my zbieramy, oszykowujemy i później to wszystko działamy. I dzieci, żeby ze swoich wniosek zrobić. A nie ma z tego co się śmiać, krytykować, bo możesz rano, możesz już i ty nie żyć. Nie ma co. Bo już byli takie, co obczerniali. Dziękuję Pani Sołtys, jest oczywiście zapraszamy do czynnego udziału 17 sierpnia, 11 edycja Daru Serca w Porcie. Tak, 11. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. Widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 6. sesję Rady Gminy Rady Romawy. Dziękuję Państwu za przybycie.